Dobra. Czas odpakować mój posiłek. No i co my tutaj mamy? Awarii. Zapraszam do złożenia zamówienia do środka. Okej, dziękuję. 20 minutes later. Dzień dobry. Dzień dobry, są zamówienia. Chciałam zamówić jednego cheeseburgera. Jasne, co jeszcze będzie? To wszystko. 4,50 zapłać, zapraszam. Okej, dziękuję. Obiad jest. Zaraz będzie podany. Dzień dobry, kartą. Idzie do mnie. Moja kanapka. No bardzo dziękuję. Na pewno będzie smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo. No, takie chyba do góry nogami. O. Tak zwany food porn, insta porn. Co tutaj jest? Z czego to się w ogóle składa? Niech ja to zobaczę, zanim ja to zjem. Bułka. Ach. Pachnie pszenicą. Dobrze. Kawałek mięsa. O, takiego. To białe, to ja nie wiem, co to jest. To jest jakaś... Nie wiem, wygląda jak mleczne zęby. Ble. Dobra. I bułka. Kolejna. No, takie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy to dobry wybór. A, jeszcze ser. Taki. I ketchup. No dobra, raz się żyje, jeść czy nie jeść, oto jest pytanie. Cześć Sylwia, zanim zrobisz ten krok, pozwól, że odpowiem na twoje pytanie, które sama sobie zadałaś, a odpowiedź jest bardzo oczywista. Nie, nie jedz tego, a już ci mówię dlaczego. To, co w ręku trzymasz w postaci cheeseburgera, to jest tak naprawdę cała tablica Mendelejewa, a cała kanapka powinna być w kształcie literki E i to tej złej literki E w postaci konserwantów, sztucznych barwników i tak dalej, i tak dalej. Ta bułka, która koło bułki nie leżała, jest napełniona przede wszystkim spulchniaczami, glutenem. Zwróć uwagę, jak miękka jest ta bułka, także zapominamy o niej. Kotlet, który załóżmy, że jest z jakiegoś rodzaju mięsa, nie wiadomo, jak był przechowywany, jak był smażony i tak naprawdę co tam w środku jest, już pomijając te białe plamki, które są na tym kotlecie, to już w ogóle nie pozostawia złudzeń i zostawiamy bez komentarza. I ten kwadracik, który jest seropodobnym produktem topionym, a nie serem, również nawalony jest, napakowany sztucznymi barwnikami, konserwantami i wszystkim najgorszym, co może być, każdym antyodżywczym składnikiem. I masz ogórka tam. Oczywiście ironizuję, słuchaj, cała kanapka jest do odstawienia, jedź do domu, zawróć, zrób sobie fajny niedzielny obiad, smaczny, zdrowy, życzę ci smacznego, a tą kanapkę odstaw i po prostu o niej zapomnij. Moi drodzy, po tym co usłyszałam od Patryka, oddałabym komuś potrzebującemu tą kanapkę, ale nie chcę go truć. Nakarmiłabym nią gołębie, ale też nie chcę je truć, więc... Nie wiem, co z nią zrobię. Czy macie jakieś porady, jak to zutylizować, żeby nikogo nie skrzywdzić? No nic. Ponoć post jeszcze nikomu nie zaszkodził. A więc wam też radzę pościć, zamiast jeść to coś. Życzę wam smacznego i dobrego obiadu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.